W życiu każdego człowieka bardzo ważne są pragnienia. Od tego, w jaki sposób zostaną wykarmione te pragnienia, zależy nasz los doczesny, a nawet i wieczny. Nie tyle ważne są, jakie to są pragnienia, choć to też jest ważne, ale najważniejsze jest, w jaki sposób je spełniamy. Bo może być tak, że w sposób właściwy je spełnimy te pragnienia, a może być tak, że nakarmimy nasze pragnienia strąkami i bagnem grzechu. A mamy je karmić ożywczym źródłem Bożej miłości i prawdy. Każdy z nas pragnie szczęścia, ale są tylko dwie drogi: trudnego szczęścia i łatwego nieszczęścia. I syn marnotrawny idzie szukać łatwego nieszczęścia. Szuka szczęścia na skróty i jedyne, co znajduje, to cierpienie. Jest to niezwykle ważna lekcja miłości dla nas, bo ona nam pokazuje bardzo precyzyjnie miłość Pana Boga do człowieka, miłość Pana Boga do nas. Kiedy syn zaczyna błądzić, to ojciec kocha go nadal, ale najważniejsze jest, w jaki sposób go kocha. Odpowiedź: w sposób mądry. Co to znaczy mądry? To znaczy, że nie przeszkadza mu ponosić skutków swojego błądzenia. Po czym widzimy, że kocha nadal? Po tym, że codziennie wychodzi na drogę i wypatruje. Dziś byśmy powiedzieli, wysyłał SMS-y: synu, kocham cię nieodwołalnie, zawsze możesz wrócić. Ale ojciec kocha mądrze i widzi, że syn, który wzgardził miłością, który jest w głębokim kryzysie, dla tego syna już jest tylko jedna deska ratunku, jego własne cierpienie. Dla człowieka w kryzysie nie liczą się łzy, prośby, groźby bliskich. Jest to człowiek niewrażliwy na nic, tylko na własne cierpienie. I dlatego, że ojciec kocha go mądrze, syn poniósł konsekwencje swojego błądzenia, upadł buzią w chlewie. Najgorsze poniżenie dla Żydów. Dla Żydów świnie to już zwierzę nieczyste, więc samo to, że pas świnie, to już jest upodlenie. A to, że nawet nie mógł zjeść z tymi świnkami strąków, to już jest największa pogarda. I z tego dna się odbija, dzięki mądrej miłości ojca. Zastanawia się i wraca do ojca. I ojciec go przyjmuje z miłością, z radością i przytula. Na tym ma polegać też miłość człowieka do drugiego człowieka, który jest w kryzysie. Ale niektórzy mówią tak: no tak, mój syn jest alkoholikiem, narkomanem, ale ojciec syna marnotrawnego przytulał, więc ja mojego synka też przytulam, tak go okazuję mu cały czas tą miłość, tak mu nawet nadskakuje, tak jestem opiekuńcza bardzo. Ale uwaga, kiedy ojciec przytulił syna? Wtedy, kiedy syn zaczął się nawracać i ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. Miłość jest mądrym darem, a nie naiwną ofiarą. I to, że w czasie Wielkiego Postu, w czasie przygotowania do świąt paschalnych mamy tę Ewangelię, to nie jest przypadek. Bo za chwilę zobaczymy, że Jezus będzie bardzo cierpiał, złoży największą ofiarę ze swojego życia. Ale możemy, patrząc na Jezusa, który cierpi, który składa ofiarę ze swojego życia, źle tę ofiarę zrozumieć. Zrozumieć w taki sposób, że my staniemy się naiwną ofiarą, zamiast być mądrym darem. Dlatego jest konieczne pamiętać tę mądrą miłość Boga Ojca. Jeżeli ty, człowieku, jesteś w kryzysie, ty musisz ponosić skutki. I za chwilę musimy jeszcze jedno zobaczyć. Będziemy w Wielki Piątek czytać Pasję według Jana. I Jan, Bogu dzięki, wyartykułuje to bardzo mocno. Krzywdzony Jezus będzie się bronił. Inni ewangeliści wspomną, że nie dał się ukamienować, obronił się. Nie dał się strącić ze skały, obronił się. I święty Jan w Wielki Piątek nam pokaże w Pasji, że Jezus uderzony w policzek nie nadstawia drugiego policzka. Skutecznie się broni. Jeżeli źle powiedziałem, to udowodni, ale jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? I tylko raz Jezus da się skrzywdzić, ale zrobi to jako Zbawiciel, żeby
uwolnić nas od grzechu, żeby nam potwierdzić nieodwołalną miłość Boga. Ale my nie jesteśmy Zbawicielami i nie idziemy na krzyż jako Bóg i Zbawiciel. Jezus daje nam regułę mądrej miłości. I dopiero teraz możemy zrozumieć, co to znaczy być mądrym darem, a nie naiwną ofiarą. I dopiero teraz możemy wejść w aspekt ofiarniczy posługi miłości. W tym tygodniu słuchałem takiej konferencji, pan Jacek Pulikowski, można sobie też odsłuchać w internecie, Jacek Pulikowski, instrukcja życia w pigułce. I słyszałem tam takie zdanie, na które czekałem całe życie. Pan Jacek powiedział tak: szczęście jest zarezerwowane dla relacji, a najwyższa relacja to relacja miłości. Bezinteresowny dar samego siebie to jedyne źródło szczęścia. Całe życie na to czekałem, żeby ktoś mi w tak prosty sposób, tak dobitny i tak piękny pokazał istotę szczęścia, rozjaśnił tajemnicę Boga, który jest miłością, i tajemnicę człowieka, który pragnie szczęścia. Zrozumiałem, co to znaczy, że Bóg jest miłością, że daje mi całego siebie w Jezusie. I zrozumiałem, jakie jest moje powołanie, że mam stać się darem miłości dla drugiego człowieka i wtedy osiągnę pełnię szczęścia. W relacji i najwyższej jakości relacji dar miłości z siebie. Idźmy dalej. Tylko dziecku wystarczy przyjmowanie miłości, a człowiek dorastający i dorosły może być szczęśliwy tylko na jeden sposób. Kiedy zacznie kochać. Kiedy zacznie być darem miłości dla drugiego człowieka. I teraz musimy sobie powiedzieć szybciutko i precyzyjnie, co to jest miłość. Żebyśmy jej nie pomylili z jakimiś karykaturami. Miłość to decyzja i postawa troski o Twój rozwój. Kiedy ślubujemy miłość przy ołtarzu, to decydujemy. To nie jest porę chwili. Więc jeżeli Cię kocham, to chcę Ci się przy mnie żyć i stawać piękniejszą wersją samego siebie. Jeśli nie chcę Ci się przy mnie żyć, to Cię nie kocham. Jeśli nie pomagam Ci w rozwoju i w stawaniu się piękniejszą wersją samego siebie, czyli bardziej kimś świętym, to Cię nie kocham. I dlatego tak dużo ludzi jest nieszczęśliwych, bo nie są darem miłości. Czasami są chodzącym egoizmem. I jeżeli będę chodzącym egoizmem, to będę nieszczęśliwy. A jeżeli stanę się darem bezinteresownej miłości, będę osiągał szczęście. I dlatego tak dużo jest par, czy bez małżeństwa, czy czasami w małżeństwie, niezdolnych do miłości. Bo zamiast spotkać się dwie osoby dojrzałe, które chcą złożyć dar miłości wzajemnej, to czasami spotykają się dwa egoizmy. A czasami nawet spotykają się dwie pożądliwości. Ludzi, którzy mylą miłość z przyjemnością. I wtedy bawią się sobą. Bawią się swoim ciałem. I ta rozrywkowa wizja relacji damsko-męskiej kończy się krzywdą, cierpieniem, dramatami. Życie nie jest po to, żeby się zabawić, ale po to, żeby się zbawić, a mówiąc precyzyjniej, przyjąć dar zbawienia od Jezusa. I każdy z nas ma pragnienia, każdy z nas pragnie szczęścia. I to my decydujemy, czy nakarmimy się miłością i prawdą, czy egoizmem i kłamstwem. Kłamstwem mitu łatwego szczęścia. Autentyczna droga szczęścia to droga prawdy miłości, czyli prawdziwej miłości. A prawdziwa miłość wymaga trudu, poświęcenia. Kiedyś na spotkaniu małżeństw, domowego kościoła, rodzin, jeden z mężów i ojców powiedział mi: miłość karmi się ofiarą. I to zdanie bardzo mocno się wyryło w moim sercu. Myślę, że do końca życia będę z nim chodził. Miłość wymaga trudu i poświęcenia. Ale uwaga, miłość karmi się mądrą ofiarą, nie naiwną. Miłość jest mądrym darem, nie naiwnością. A cierpienie, kiedy przychodzi, to może być ceną za miłość, ale nie wolno nam dopuścić, żeby nasze cierpienie było ceną za naszą naiwność.
że pomyliliśmy miłość z naiwnością. I czasami to mylenie dochodzi do tego stopnia, że wręcz to idzie z pokolenia na pokolenie, tak zwany syndrom ofiary. Dziwimy się, dlaczego dziewczyna, kobieta, mając do wyboru w miarę szlachetnego chłopaka, który się o nią stara, wybiera prymitywnego alkoholika. Dlaczego? Bo jej ojciec był alkoholikiem. I dlaczego później, będąc z nim w małżeństwie, pozwala się krzywdzić, zdradzać, bić, poniżać? Dlaczego? Bo obserwowała swoją mamę, która była bezradna wobec męża krzywdziciela alkoholika. Dlatego jest tak ważne, żeby patrzyli na Jezusa, który się broni, nie daje się strącić ze skały, nie odstawia policzka. Żebyśmy nie trwali w tym syndromie ofiary. Żebyśmy się bronili do separacji małżeńskiej, z utrzymaniem węzła małżeńskiego, do wezwania policji, do sprawy skierowanej do sądu, przymusową terapię. I teraz pytanie, czy jest jakieś lekarstwo na niezdolność do miłości, czy na to, że za mało jeszcze kochamy, czy na to, że wręcz ktoś jest naiwny i daje się krzywdzić i jest w stanach samobójczych. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Jest. Jezus i Jego ofiara miłości. I właśnie dlatego teraz będziemy od stołu słowa przejdziemy do ołtarza ofiary. I Jezus potwierdzi nam największą miłość, bo złoży największą ofiarę. Ofiarę samego siebie. I przyjmując Komunię Świętą, przyjmijmy ten Jego dar miłości po to, żebyśmy byli zdolni stawać się darem miłości dla drugiego człowieka. Ale bardzo ważne, nie naiwną ofiarą, ale mądrym darem, tak jak uczy nas Jezus. Amen.